Brazylia, zmarła najstarsza osoba w Brazylii, Francisca Celsa dos Santos. Uważana za najstarszą osobę w Brazylii i trzecią najstarszą na świecie, Francisca Celsa dos Santos zmarła na północnym wschodzie kraju, podały w niedzielę lokalne media. Francisca Celsa dos Santos zmarła we wtorek na zapalenie płuc w Fortaleza w stanie Ceará, 16 dni przed swoimi 117. Urodzinami, poinformowała media jedna z jej wnuczek, Fernanda Aline Barroso rosocelsa Była synonimem miłości, chęci do życia, wszystkiego, co dobre, więzi między wnukami, prawnukami, praprawnukami. Nawet jeśli nie mogła się już poruszyć i od kilku lat była przykuta do łóżka, w każdym zakątku domu jest teraz pustka, powiedziała. Trzecia najstarsza osoba na świecie według gerontologicznej grupy badawczej GRG. Organizacji założonej w 1990 rok, która śledzi osoby powyżej 110 lat, Francisca Celsa dos Santos urodziła się 21 października 1904 rok w Cascavel. Według GRG Brazylijka była trzecią najstarszą osobą na świecie, za Japonką Kanetanaką 118 lat i francuską Lucille Randon 117 lat.